dzisiejszym odcinku sekretnie chowam się w customie, ale jest to custom Fall Guys. A moim zadaniem oczywiście jest odgadnięcie, jakiego skina wybrał Rafał, a jeżeli uda mu się przejść do finału, no to wtedy wygrywa też ze mną. Także ja muszę zrobić wszystko, żeby dojść do finału, a Ewelina musi zrobić wszystko, żeby mnie przed finałem rozpoznać. Także ja odpalam custom. Ewelina, życzę ci powodzenia. Co rundę dostaniesz podpowiedź ode mnie. Będziesz mogła mi zadać pytanie i nowością jest to, jeśli ja odpadnę pomiędzy tymi rundami, wybieram sobie jednego reprezentanta, o którym wam mówię. Ewelina będzie musiała go odgadnąć. Oczywiście, Rafał, ze wzajemnością powodzenia. Ja oczywiście tutaj mam pozasłaniane niki, także nic nie widzę. No i próbuję odgadnąć oczywiście tylko po skinie. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj pierwszą mapę i szczerze wam powiem, ona wygląda prosto, ale prosta nie jest. Przynajmniej dla mnie. Często na niej odpadam. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. I moja taktyka jest taka, że przychodzę tylko pierwsze tutaj, albo dwa pierwsze właśnie tutaj te role i później stanę sobie i będę na daleko obserwowała, kto leci pierwszy, kto leci z tyłu, kto w środku. No i próbowała wywnioskować, którym skinem jest Rafał. I oczywiście podsłuchiwała, co on mówi, bo tu może zdradzić też dużo. Ej, jaką ja mam złą pozycję. To jest jakiś hit aktualnie, ale no, mam nadzieję, że tutaj ludzie się po prostu Ej, no, znowu ktoś mnie tutaj trzyma. Widzowie strasznie trolują na tych customach. Jeśli chcielibyście zastąpić tych widzów, którzy są teraz, na samym końcu tego odcinka ja wam powiem, co zrobić, więc oglądajcie i powiem wam, jak nagrywać wraz z nami. Ja, Rafał, powiem ci, że tutaj już mi podpowiedziałeś troszkę. Ja też byłam na samym końcu, ale tyle skinów jest, że nie zdążyłam zapamiętać tak szczerze, jakie skiny były na samym końcu. Dobra, stoimy tutaj i obserwujemy, bo ja tego i tak nie przejdę, a tylko marnuję czas. Ej, to jest hit. Ja cały czas spadam. Cały czas spadam! Dobra, jestem. Nie wiem, jak to się stało, ale mi się udało jednak to przejść. 4 osoby już przeszły. 7 osób już przeszło. Czyli na pewno to nie jest Rafał, także ja tam anuluję choinka, to na pewno nie jest Rafał. Patrzę tam na sam koniec i sprawdzam, którym skinem może być Rafał. Ale o, choinka to jest moje ulubione, wiesz. Także, no, nie wiem, czy nie jestem ja czasami choinką. Mam nadzieję, że uda mi się jednak to przejść, ale no, być może skończy się to tak, że po prostu spadnę. O nie! O nie! Dobra, nie wytrzymam, za chwilę nie wytrzymam, Ewelina. Wiesz, jaką mi dałaś teraz mega podpowiedź? Powiedziałeś o tej choince, ona już przeszła. Mogłeś mówić, że przeszedłeś, albo nie mówić, czy przeszedłeś, czy nie. I to by mi dało dużą tutaj niepewność. A teraz wiem, że ty dalej nie jesteś, chyba że trollowałeś. Dobra, tu może też tak być. No tak, może być. W sensie, mogłem trollować, mogłem nie trollować, nie wiadomo. Słuchajcie, ja, można powiedzieć, że na tą chwilę jestem zakwalifikowany do gry. Udało mi się przejść pierwszą rundę i przypominam, że jeśli nie uda mi się przejść kolejnej rundy, wybierzemy jednego przedstawiciela, który będzie, no, musiał wygrać za mnie po prostu. Albo jeszcze tutaj 2 osoby, albo 9 sekund, ale tutaj niestety odpadają, dużo osób odpada. Zobaczymy, czy wypełni się. 34, 35 jest? Nie, koniec czasu. Ewela, YouTube, żegnaj. Zobaczmy, tak, jakie skiny tutaj zostały. Among Us. Among Us może być Rafał i choinka, ale choinka, Rafał się zdradził, że to nie on. Nie wiem, dlaczego Ewelina od razu mówi, że to nie jestem ja. Nie wiem, Ewela, nie wiem, ale ogółem możesz teraz mi zadać jedno pytanie, ja przypominam. Dobra, czy masz na nakrycie głowy. Czy mam nakrycie głowy? Tak, mam, w sensie ogółem mam górny kostium. O to mi chodzi, czy masz coś na głowie? Masz tutaj gate crasha teraz, to jest easy, także tutaj powinieneś przejść. Ja oczywiście tutaj obserwuję, no i sprawdzam, kto ma coś na głowie, a kto nie. Ej, tu teraz ja muszę, dobra, postawić. Muszę teraz obstawić, czy to jest Rafał, czy nie. Tu jeszcze nie będzie Ewela w finał. Ej, ja wam powiem, że ja to gram pierwszy raz, coś takiego. I mam nadzieję, że nie dostanę tu na głowę. Oj, prawie, dobra. Ej, chyba najładniejszego skina w grze odkryłam. A w ogóle ten różowy, jaki jest słodki. A ten ze 100 krotkami też, jaki jest słodki. Ale Rafał raczej nie wybiera takich dziewczęcych skinów, skąd zawsze takie męskie, jakieś fikuśne, ale męskie. Także wydaje mi się, że to nie jest on. Mnie ludziska znowu trzymają. Także wygląda to, jak wygląda. Czy ja to przejdę? Czy ja to przejdę? Wydaje mi się, że powinienem. Mamy to, Ewelina. Jako ostatni chyba przeszedłeś. W takim razie. Nie wiem, nie wiem. Ja tutaj pamiętaj, że w sensie pytania zawsze odpowiadam ci dobrze, ale być może troluję czasami w grze, być może nie musisz na to zwracać uwagę. Poproszę o kolejne pytanie, bo mamy tutaj już kolejną rundę. Dobra, czy masz kask na głowie? Bo są tutaj goście z kaskami, dwóch z kaskami. I czy to jest kask, to co masz na głowie? Nie, nie mam kasku, także to nie jestem na pewno ja. Tutaj możesz być tego pewna, przypominam. Zobaczmy, co wylosuje nam jako kolejne. I mamy coś fajnego, nie obręcze. Coś fajnego, takiego łatwego. I będą miotki. Miotki zostaną na ostatnią rundę.
O nie, co to jest? No to nie jest takie złe, tak szczerze, ale im łatwiejsza mapa, tym więcej osób może ją przejść. Dobra, teraz nie odpadło zbyt dużo osób, ale to jest jednak chyba ciężkie, co? W sensie tutaj trzeba na pewno uważać na te patyki, które się obracają wokół. No i musimy oczywiście uważać na ludzi, którzy mnie cały czas łapią, bo oni mnie cały czas łapią, Ewelina. Ja nie rozumiem tego, dlaczego tak jest. Stokrotka jest pierwsza i ta stokrotka jest kozacka, ja muszę mieć tego skina. Ja bym powiedziała, jakbym miała strzelać od razu, którym skinem jesteś ty, to bym powiedziała choinka, ale wiem, że ty nie jesteś choinką, bo wtedy jeszcze nie przeszedłeś, jak ta choinka przeszła. Z kapelutkiem nie jesteś. Sprawdźmy, jakie tutaj najbardziej są fikuśne skiny. Na pewno ten jest najbardziej fikuśny, jakąś palmą na głowie z papugą jakąś. Oczywiście pamiętaj, że ja ci mogę trollować, Ewela, no nie? Nie było tego w planie, Rafał. Trollowania nie było w planie. W ogóle ten kwiatkowy gościu też jest XD, ale bardziej bym powiedziała, że Rafał mógł być tym brązowym niż tym, bo Rafał nie lubi takich różowych właśnie dziewczęcych skinów, a ten jest taki właśnie facetowy bardziej. Jakiś taki kokos. Z kokosem mi się kojarzy. Można powiedzieć, że ja już jestem prawie pod koniec tego wszystkiego. To jest taka podpowiedź, masz tu tutaj za darmo podpowiedź, nie po rundzie. I wydaje mi się, że powinienem to przejść. Ale czy przejdę? Zobaczymy. No, mam nadzieję, że tak. No to ja w takim razie zmykam tutaj na sam koniec i sprawdzam. Stokrotka. Among Us teraz przeszedł. Tu ktoś stoi, stokrotka z palmą stoją i trolują. Patrzcie się. Patrzcie się, jak oni tu stoją i trolują. I jeszcze tutaj ten pal... dwie stokrotki są, jak to możliwe? Co to w ogóle jest? Ja w ogóle tych skinów nie widziałam. Co to za księżniczka? Ktoś po prostu zmienił skina. A da się tak? Nie no, nie da się. Żartowałem, Ewelina. Rafał, ty mnie tu nie troluj. Dwie osoby jeszcze mogą przejść. Rafał powiedział, że jest na końcu, jak skin Among Us przeszedł, a Rafał mówił, że lubi tego skina, więc to jest pytanie, czy to on? Wygląda na to, że dużo osób przeszło, bo aż 17 i będziemy mieli kolejną rundę. Ewela, mogę ci powiedzieć tyle, że mi udało się oczywiście przejść. Jestem w rundzie numer 4. Dobra, zobaczmy, jakie najbardziej fikuśne zostały. Ta księżniczka została z fikuśnych, tak palma, choinkę. Dobra, najbardziej fikuśna to jest ta księżniczka teraz i ta palma. Także to są dwa... Among Us myślę, że nie wybrałeś, bo ty wiesz, że ja wiem, że to jest twój ulubiony skin, więc nie wiem teraz. Być może to jest taktyka. Ewelina, powiedz mi teraz swoje pytanie. Czy masz serek na głowie? Nie mam sera na głowie. To jest chyba Reju. Tak mi się wydaje. Reju zawsze takim skinem gra, także to nie jestem ja. Czyli patrz, jak mnie okłamałeś. Patrz, jak mnie okłamałeś. O nie, ja zapomniałem, co tu trzeba... Trzeba mieć ogon. O, ja cię... Czekajcie, trzeba mieć ogon, czy trzeba ukraść ogon? Bo ja nie wiem, słuchajcie. Chyba trzeba ukraść ogon. Ty masz ogon. No nie, w sensie... Aha, to jest ogon, dobra, czyli ja muszę latać za nim, dobra. Wow. Ty masz ogon, okay, na tym, a oni muszą ci ukraść, nie, ty musisz oddać. Nie, nie wiem. W sensie jedni mają ogon, a drudzy nie, Ewelina. Jedni mają, drudzy nie mają. Obserwuję teraz tutaj palmę. Palma, no tak, nie wiem, czy mu tak dobrze idzie, albo jej średnio, tak bym powiedziała. Zobaczmy, kto jest dalej. Ej, ale to jest trochę nie fair, no bo ja teraz muszę latać za gośćmi i sobie, wiecie, sobie łapać ten ogon. Ej, tutaj ktoś chyba pod mapę powpadał, bo parę tutaj było kamerek takich jakby spod spodu. Aha, bo oni tam mogą wejść do środka. To jest dobra taktyka dla Rafała. Wejdzie do pod spód i ja go tam nie widzę wtedy. On pewnie tam kampi cały czas. Ja muszę się teraz skupić. Dlaczego muszę się skupić? Dlatego, że ja, wiecie, nie jestem dobry w ogóle w tą grę. W sensie chciałbym być dobry, ale no... Dobry nie jestem. Kto ma ogon, to wygrywa. 5 sekund, jak nie masz ogona, to odpadasz. Dobra. Zero. Powiem ci tyle, miałem po prostu totalne szczęście, przez przypadek zostałem gdzieś wepchnięty i udało mi się. Ej, odpadł ten, ta księżniczka odpadła, została tylko najbardziej zwykła, jeszcze ten z kwiatkiem różowym, ale mi się wydaje, że ty byś nie wybrał takiego skina, ty nigdy nie wybierasz dziewczęcych skinów. Kto wie, też jest bardzo mało skinów w Fall Guys, w sensie w mojej szafce, więc być może musiałem takiego wybrać skina. A teraz Ewela, poproszę o pytanie, bo prawdopodobnie tu będzie już finał, chyba z tego co wiem. No ja jak to zapytam, to wygrywam. Czy ty masz jakiegoś kwiatkowego skina, czy w twoim skinie są kwiatki? Nie, nie ma skinu, w sensie w moim skinie nie ma kwiatków. Dobra, czy ja teraz mam już powiedzieć, którym uważam skinem, że jesteś? Tak, tylko musimy zobaczyć, czy to jest finał, ale to chyba jeszcze nie jest finał, tak mi się wydaje. Dobra, to ja na razie podtrzymam tutaj widzów w tajemnicy, w niepewności i no patrzcie się, kwiatki, 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 ten ma, nie ma na głowie, nie ma na głowie, ma uszka. Czekajcie, bo jeszcze zadałam pytanie, czy Rafał ma coś na głowie. Ten ma na głowie, ten ma czapkę w sumie. Ogółem to nie jest finał jakby, co Ewela. Jeszcze dwie osoby muszą być wyeliminowane. Dobra, to ja mam pytanie, jak to pytanie zadam, to jestem w domu. No, jeden skin tutaj się, dwa skiny się wrzucają tutaj w oczy.
Ups. Udało mi się znowu dojść do kolejnej rundy. Ewela, poproszę o pytanie. Zostaje teraz 6 osób, jakby co? To są kwiatki, czyli ten i ten mi został. Czyli moje pytanie, czy ty masz tego takiego podstawowego skina? W sensie ciałko podstawowego skina, czy masz jakiś ubiór inny? W sensie w ubiorze zawsze jest ciałko. Zawsze jest to ciałko, także nie wiem, jak ci na to odpowiedzieć. Jakieś inne pytanie poproszę. Czy na tym ciałku masz jakąś kamizelkę, w sensie ubranie, czy po prostu masz ciałko samo, nagie? Nagie ciałko. Nie, coś mam na tym ciele, ale co dokładnie, no to ci nie mogę powiedzieć. Kolejnie znowu nie mamy finału, tylko mamy kolejną rundę Ewela, także jeszcze nie musisz tutaj odgadywać jakby co. Dobra, ale ja chyba już wiem, bo patrzcie się. Tutaj ma na głowie coś, więc to mógł być Rafał, ale nie ma nic ubranego. To jest kwiatek, więc to nie jest Rafał. Tutaj też nie ma nic ubranego, tutaj też nie ma nic ubranego. To jest kwiatek, no i został nam jeden skin. Rafał jeszcze nie wie, o którym mówię. Wydarzyło, Rafał. Co się stało? Ty grasz dalej? No pewnie, że gram. Ja obstawiłam tutaj palmę, która została wypchnięta przez dzika byka jednorożca. Nie wiem, co to jest jednorożca. Dobra, Ewela, udało ci się odgadnąć, ale ja wybieram teraz jednego ziomeczka spośród tych dwóch i również będziesz musiała odgadnąć, bo gramy do samego końca. Dobra, to w takim razie, ja teraz nie wiem czemu, ale nie mogę zmieniać tutaj kamery. Obstawiam, że wygra... Czekajcie, nie wiem, jakie tutaj skiny są. Dobra, daję tego kwiatka. Ej, jest tylko jeden skin. Jest to dokładnie... Co tu się stanie teraz? Nikt nie wygrał. Ej, kto to wygra? Wszyscy opadają. Nikt się nie kwalifikuje. Ej, takiego czegoś jeszcze nie widziałam. Okej, widzowie, także jak mogliście zobaczyć, Eweli udało się odgadnąć, mnie nie udało się dojść do finału. Zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał i wpadajcie po więcej filmów tutaj. Na razie!